Noworoczny program telewizyjny rozpoczniemy o 8.15 magazynem rolniczym Tydzień. Druga część angielskiego filmu Walt Disney Człowiek-legenda o 13.30. Studio Sport i noworoczny turniej czterech skoczni. 17.15. Od tej noworocznej zapowiedzi minęły już 32 lata. Dużo czasu na dopracowanie wartościowej oferty programowej, choć nie ma co ukrywać, że jakość treści prezentowanych przez dzisiejszą telewizję pozostawia wiele do życzenia. Działalność mediów w okresie Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej kojarzy się przede wszystkim z wszechobecną cenzurą, jednak nawet w takich czasach przez propagandowy ściek przebijały się prawdziwe telewizyjne perełki. W programie Zrób to sam Adam Słodowy już od 1959 roku prezentował swoje pomysły na zrobienie czegoś z niczego. 10 lat później Ryszard Badowski w Nieznane zabierał widzów Klubu Sześciu Kontynentów. Jednak do dziś największą popularnością cieszy się zapoczątkowana w 1977 roku Sonda. Program popularno-naukowy, w którym słynny duet Kurek i Kamiński w przystępny sposób wyjaśniał skomplikowane zagadnienia ze świata nauki i techniki. Raz w tygodniu, około godziny 18, całe rodziny zasiadały przed telewizorami, aby wspólnie obejrzeć kolejny odcinek, emitowany przez Państwową Telewizję Polską. W tamtym czasie był to jedyny nadawca w kraju. Sonda zastąpiła inny program edukacyjny, Eurekę, której historia rozpoczęła się jeszcze w latach 50. Nad oba programami po części pracowały te same osoby, a jedną z nich był Andrzej Kurek. I tak można by w nieskończoność oczywiście próbować. Tylko, że no przecież to naprawdę nie przypomina rzeczywistości. Nie, ale fakt faktem, że towarzystwa płaskiej Ziemi istnieją i to takie z solidnym podtekstem naukowym, bo przecież nie od dzisiaj ludzie próbują za wszelką cenę to, co naprawdę jest kulą, przedstawić w takiej płaskiej postaci. Próbują, kombinują i tak prawdę mówiąc, do dzisiaj im się do końca to nie udało, aczkolwiek zupełnie poważnie nazywają się kartografami, geografami, geodetami. Mój Boże, ale czy można ich nazwać oszustami? Andrzej Kurek urodził się 1 stycznia 1947 roku w Warszawie. Zafascynowany nauką ukończył Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, choć fizyka nie była jego jedyną pasją. Miał dziennikarskie zacięcie, które mógł szlifować jeszcze podczas prac nad Eureką, ale dopiero sonda, którą Kurek miał okazję współprowadzić, pozwoliła mu rozwinąć skrzydła. Pierwszy odcinek wyemitowano 8 września 1977 roku o godzinie 18.20. Współprowadzącą była wówczas Wanda Konarzewska, ale jej miejsce po około miesiącu zajął Zdzisław Kamiński. Charakterystyczny klekot czy okropny warkot, jak niektórzy mówią, jest sygnałem tego, że dziś po raz kolejny próbujemy zająć się tym, na czym podobnie jak na medycynie znają się wszyscy, a mianowicie motoryzacją. Ściślej biorąc, kolejny odcinek tego sporu, który prowadziliśmy już kiedyś na temat, jaki napęd jest lepszy, czy silnik benzynowy, czy popularnie zwany dieslem, a prawidłowo silnikiem z zapłonem samoczynnym. I otóż wtedy udowodniłem Ci, szanowny kolego, że jednak ten silnik wysokoprężny jest po prostu lepszy. Zdzisław Kamiński urodził się 5 grudnia 1946 roku w Gliwicach. Za sprawą zainteresowania ekonomią w 1969 roku ukończył studia na Wydziale Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie, obecnie Szkoły Głównej Handlowej. Podobnie jak Kurek, Kamiński także miał już obycie z pracą w telewizji, działając w Radiokomitecie od 1974 roku. Rolę współprowadzącego sondy objął w październiku, 3 lata później, tworząc z Andrzejem Kurkiem niezwykle barwny duet. Witamy w Australii. Zespół sondy postanowił sprawdzić na własne oczy, przekonać się, czy rzeczywiście po drugiej stronie globu chodzi się do góry nogami i rzeczywiście chodzi się i daje się. To jest wykonalne. Jeszcze raz okazało się, że wielki Newton miał rację. Grawitacja jest uniwersalna, a Ziemia naprawdę jest okrągła, choć nie tak wielka, jak nam się kiedyś wydawało. Tak, jest znacznie mniejsza. Zresztą wszystko, jak mi się wydaje, zależy od punktu widzenia. Bye, mate. Bye. See you. W
każdym odcinku skupiano się na konkretnym zagadnieniu z dziedziny nauki lub techniki, choć prowadzący mogli wykazać się nie tylko wiedzą, ale także zdolnościami aktorskimi. Wszystko za sprawą formatu, w jakim prowadzono sondę. Rolą Kurka i Kamińskiego nie było jedynie proste wyjaśnienie danego zjawiska. Ich zadaniem było wcielenie się w osoby prezentujące przeciwstawne poglądy, sceptyka i entuzjasta. Taka sytuacja, że samochód jedzie na gaz, jest wspaniałą alternatywą ropy naftowej i istnieje w Polsce projekt, program stworzenia do 1990 roku 5000 przystosowanych pojazdów do zasilania właśnie gazem. No wiesz, tylko nie wiem po co, no bo stacja, która może napełnić sprężonym gazem butle tego samochodu, jest jedna w Polsce, w Gliwicach, prawda? A budowa nowej stacji, no to dobre 10 lat. Więc na oba pytanie jest taka odpowiedź. W 1950 roku było w Polsce 17 takich stacji, umarły śmiercią naturalną, ponieważ było dostatecznie dużo benzyny. Natomiast wiadomo, co się dzieje z benzynami silnikowymi, że jest ich szalenie mało, że ropy naftowej więcej też nie będzie i to jest po prostu alternatywa. A co więcej, bardzo ciekawa, dlatego że przecież przerabiając ropę naftową na benzyny silnikowe, efektywność takiego procesu wynosi 20-30%. Gaz w żadnej przeróbki nie wymaga. Bierze się go z gazociągu, nabija do butli i jedzie. Efektywność 100%. No, bierze się z gazociągu, nabija do butli. Słuchaj. Ty wiesz na przykład o tym, że wartość opałowa tego gazu, powiedzmy jego walory energetyczne jest taka, że zastąpienie jednego litra benzyny wymagałoby zużycia jednego metra sześciennego, z grubsza biorąc, gazu ziemnego. No w związku z tym, no powiedzmy 10 litrów to jest 10 metrów sześciennych, no kawał, prawda, takiego studia. Można sprężyć? Jasne. Powiedzmy, że mamy stację. I co? I powiedzmy w zbiorze takich butli jak w tej instalacji, no mamy do dyspozycji, proszę ciebie, energii na przejechanie, a powiedzmy 100 kilometrów. No popatrz, popatrz jaki rachunek. A na dodatek przecież ten gaz tak naprawdę nie wisi w powietrzu, prawda, nie siedzi w gazociągach jeszcze. W postaci sprężonej, bo zanim tam się znajdzie, trzeba go znaleźć i wydobyć. W całej historii programu obaj panowie mieli okazję sprawdzić się w obu wcieleniach, choć ich prawdziwe charaktery idealnie przypasowywały się do jednej z dwóch ról. Prywatnie Andrzej Kurek był tym spokojniejszym, zamyślonym, prowadzącym długie rozmowy w kafejce przy Woronicza. Zdecydowanie bliżej było mu do entuzjasty. Z kolei Kamiński, energiczny i cały czas w biegu, bezbłędnie wcielał się w narzucającego swoje zdanie sceptyka. Format programu nie ograniczał się jedynie do interesujących dyskusji pomiędzy prowadzącymi oraz zapraszanymi od czasu do czasu gośćmi. Widzowie mieli okazję kształtować swój własny pogląd na dane zagadnienie dzięki prezentowanym w studiu doświadczeniom i pomocom poglądowym, a te zapewnić musieli sami prowadzący. Realizacja sondy odbywała się przy małych nakładach finansowych. Telewizja niechętnie przyznawała jakiekolwiek środki, dlatego Kurek i Kamiński działali na własną rękę, wykorzystując swoje znajomości w ambasadach i wszelkich ośrodkach kultury. A biorąc pod uwagę różnorodność tematów, które w sondzie podejmowano, bezcenny mógł okazać się każdy kontakt. No co się dzieje? Głęboki wydech? No tak, i teraz popadnie w narkozę helową. Narkozę, nie narkozę, ale pogadać sobie troszeczkę może. No, bardzo dobry efekt jest. Wygląda zupełnie tak, jakby taśmę magnetofonową puścić na przyspieszonych obrotach. A jednak to tak, jest... a tak naprawdę jest to przecież historia związana tylko z tym, że jest to bardzo lekki. Nie, ja nie wierzę. Daj no, ja też muszę spróbować. O, już troszeczkę przechodzi. Nie, wiesz, problem polega na tym, że struny głosowe drgają w tym gazie zupełnie inaczej i w związku z tym jest szansa na uzyskanie zdecydowanie wyższych tonów. I tak się rozmawia. No czy mnie się to też udało, czy nie? W studio dyskutowano o wszystkim. Raz o roli serca, tydzień później o nowej technice komputerowej, a w jeszcze innym odcinku widzowie mogli przekonać się, jakie zagrożenia dla środowiska stwarza człowiek. Niewątpliwy dar i pasja prowadzących do prostego wyjaśniania skomplikowanych zjawisk sprawiały, że humanista zatapiał się w świecie nauk ścisłych, a dzieci z zapałem chłonęły wiedzę z zakresu astrofizyki.
Było pewne, że Kurkowi i Kamińskiemu nie brakowało osobowości telewizyjnej, którą Kurek określał jako duże coś, o którym człowiek często nie wie, że je ma. Na uwagę zasługuje także przewidywanie przyszłości, na które prowadzący pozwalali sobie podczas omawiania danego zagadnienia. Jak się okazało, wiele z takich rozważań miało proroczy charakter. No i tak właśnie można by się bawić w nieskończoność, przy czym dołożyć do tej komputerowej gry z żywym przeciwnikiem taki element właśnie syntezy mowy, która robi tutaj wrażenie rzeczywiście dosyć prymitywne i chropawe, ale po pewnym przyzwyczajeniu można zrozumieć, co komputer odpowiada. Tylko jest pytanie, czy to jest rzeczywiście rzecz, którą należy się fascynować? Czy to nie doprowadzi do sytuacji, w której człowiek stanie się tak leniwy, że nie będzie mu się chciało wyjść z domu i pójść na spacer, pobiegać, zagrać w tenisa, tylko zajmie się tą nieprawdopodobną ilością setek gier elektronicznych i rozrywek, które są przygotowane już dzisiaj przez specjalistów od gier mikrokomputerowych. Nie zrozumiałeś jeszcze mojej intencji. Człowiekowi przestaną być potrzebne nogi i ręce w niedługim czasie. Sonda nie była zwykłym programem edukacyjnym. W PRL-u dla wielu widzów stanowiła okno na świat nowych możliwości. Prezentowane w studiu materiały poglądowe rozbudzały wyobraźnię, choć robiła to już sama czołówka programu, składająca się z szeregu następujących po sobie obrazów filmowych, okraszonych elektroniczną muzyką i charakterystycznym logo programu. Za muzykę odpowiadał angielski kompozytor, Mike Vickers, a obraz składał się z różnych materiałów filmowych, skomponowanych w całość przez Andrzeja Kurka. Czołówka prezentuje m.in. zdjęcia satelitarne cyklonu, moment zapłonu silnika rakiety Saturn V i wybuch supernowej. Wykorzystane materiały filmowe pochodziły z zagranicznych źródeł, ale wszystko odbywało się w czasach, w których nikt nie przejmował się prawem autorskim. Logo także było dziełem Andrzeja Kurka, a nazwa programu nawiązywała do ówczesnego cudu inżynieryjnego, sondy Pioneer 10. Pomimo tego, że na ekranie tworzyli zgrany duet, poza pracą Kamiński i Kurek nie spotykali się zbyt często. Zdaniem współtwórcy sondy, Marka Siudyma, różnorodność charakterów prowadzących była tak samo plusem, jak i minusem, prowadząc niekiedy do konfliktów na planie. Dla widza Kurek i Kamiński byli jedynie współprowadzącymi, ale w rzeczywistości to ten pierwszy był kierownikiem zespołu. Kamińskiemu niełatwo przychodziło uznanie podległości służbowej, ale nie miał innego wyjścia. Kurek był nie tylko protegowanym szefa, ale także członkiem PZPR. Pomimo w miarę poważnej formuły, na planie sondy dochodziło do wielu zabawnych momentów. Najwięcej śmiechu wywoływały przybieranki, na które prowadzący pozwalali sobie, aby możliwie najlepiej oddać poruszane zagadnienie. Początkowo różne były głosy, różnie przyjmowano te przebieranki autorów, w końcu dziennikarzy popularnego, ale jakże poważnego programu naukowego. Były głosy, że może to jest cyrk, dlaczego oni się tak przebierają. Były też głosy wręcz negujące umiejętność korzystania z tej sztuki przebierania się. Albo jest test, albo nie ma testu, no. Coś jakby pękło. Słuchaj, ja ci mówiłem, że nie tak mocno, tak było, nie było tak napisane w scenariuszu, że tak mocno ma być, no. W scenariuszu było napisane wali. A poza tym ja jestem w ogóle człowiek silny. Ale co, krzesło czy ten, czy kask? Oczywiście sonda to nie tylko słynny duet. To także cały zespół osób tworzących program, w tym wspaniali lektorzy, czytający tekst podczas prezentacji materiałów filmowych. Głosy Jana Suzina czy Marka Gajewskiego to tylko niektóre ze wszystkich wokali tworzących program. Działają lepiej niż nowe, przecież nawet świeżutkie rozpuszczalniki mogą być przypadkiem zanieczyszczone resztkami lakieru. Pewien katalizator, starannie strzeżony tajemnicą firmy, powoduje, że rozpuszczalnik może być stosowany bez końca. Marku, ty trochę z tą sądą współpracujesz. Czytasz te teksty, czy lubisz z nimi pracę tam? Ja wiem, od 10 lat z nimi pracuję, tak? To oni tak? Mają dziesięciolecie, tak? Teraz. Tak. Nie, no to chyba... To mógłbyś powiedzieć. Wszystko co złego, słów. Tylko co złego. Po pierwsze, jak można czytać takie teksty? Przecież to jest, można sobie język połamać na tych ich tekstach. Obce, skomplikowane. Straszne, to jest straszne. Poza tym tak, oni są tacy nieuporządkowani. No, ja tu przychodzę na godzinę 10:00, czekam do godziny 1:00, o 1:00 zaczyna się nagranie. No 3 godziny mam stracone, no.
Ale nie jesteśmy, skoro pracujesz z nimi 10 lat. No tak, to właściwie to trochę pożartowaliśmy sobie, ale rzeczywiście, no skoro 10 lat z nimi pracuję i czytam ich teksty, to nie może być źle po prostu. Pomimo wielu różnic, które na co dzień widoczne były pomiędzy Czurkiem i Kamińskim, współpracownicy woleli zwracać uwagę na to, co łączyło autorów Sondy. Obaj byli bardzo dokładni. Zdanie "jakoś to będzie" nie istniało. Program musiał być zrealizowany zgodnie z ich wizją od początku do końca. Andrzej, no? Ja proponowałem, żeby zacząć od bliskiego planu miotły, rozumiesz? Tak, ale muszę mieć cokolwiek do zmiatania, to są za wielkie no to... rzeczy. To przecież no to musi być... Granulatów no trochę rozsypać. No, tego trochę rozsypać, no żeby to razem było, papiery. To ograniczanie. Dziurku, czy mogę poprosić o troszeczkę miejsca? Chciałabym się przysiąść do was. Kierownik produkcji to jest jedna z ważniejszych osobistości przy posiadaniu programu. Tak, osobistości. Szerszych osobistości. Pozwoliłam sobie zająć obok ciebie miejsce i chciałam cię zapytać, czy z sondażami da się pracować? A mam inne wyjście? Nie. Nie wiem. No nie mam. Da się. Robię to 6 lat i jakoś wytrzymuję z nimi. Oni ze mną, ja z nimi. Co w nich jest najtrudniejsze? Co w nich jest najtrudniejsze? Tak, w tym codziennym życiu. Wariackie, szalone pomysły. Nie ma takiego... Uważaj, co mówisz, bo ja siedzę obok. No. Trudno, no. Wytniemy to. A co jest najlepsze? Znaczy, jest takie powiedzenie, wiesz, oni wymagają po prostu, przykładowo, że musi być helikopter. No musi. W środowisku naukowym Sonda także cieszyła się uznaniem, choć z biegiem lat zaczęły pojawiać się komentarze krytykujące format, a konkretnie stronę, w którą poszli twórcy. Profesor Andrzej Wróblewski, kierownik Zakładu Cząstek Elementarnych, dziekan Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, poza tym znany popularyzator nauki. Panie profesorze, czy pan mógłby powiedzieć o sondzie tak, jak mówił pan przed laty i pisał? Muszę powiedzieć, że moje wyobrażenia o programie Sonda pogorszyły się z biegiem lat. Wydaje mi się, że ten program odszedł od linii, którą ja osobiście widziałbym jako linię właściwą dla takiego programu telewizyjnego, o takim odbiorze, który mógłby rzeczywiście bardzo wiele telewidzom dać. Co mam na myśli? Program Sonda, jak sądzę, ma głównie, najkrócej bym to określił, przewagę formy nad treścią. Jest to program informacyjny, mówiący o ciekawostkach ze świata nauki i techniki, ale nie zawiera tego, co ja uważam za w ogóle clue, za sens, za jądro działalności popularno-naukowej. Ja bym tego zarzutu profesora Wróblewskiego nie traktował tak dosłownie. To znaczy, nie odwołuje się profesor Wróblewski do konkretnych programów, a przy tej masie, którą jednak byśmy zrobili, 450 programów, trzeba by operować konkretem. A poza tym, panie redaktorze, umówmy się, ostatecznym sędzią każdego programu telewizyjnego, niezależnie od tego, czy to będzie program rozrywkowy, czy program popularno-naukowy, czy pseudopopularno-naukowy, nie będą nigdy naukowcy, ani nigdy na przykład piosenkarze. Tym sędzią są wyłącznie widzowie. Rok 89 był dla Polski okresem wyjątkowym. Pierwsze częściowo wolne wybory w powojennej w Polsce, zwycięstwo Solidarności i upadek PRL-u. Wśród powiewu zmian niektóre rzeczy pozostały niezmienne, tak jak Sonda, której 466 odcinek pod tytułem Pionowy Start wyemitowano 21 września po 12 latach od wejścia na ekran. No jak było? Brawo, można odjeżdżać. No jak było, no popatrz, studio malutkie, jedno z najmniejszych w telewizji, a jednocześnie bez problemu można w sam środek, w punkt. I to uważasz był wystarczający powód, żeby mnie mordować przez 4 minuty 30 sekund technicznymi opisami maszyn, których nigdy w życiu nie widziałem? Widzowie mieli okazję wysłuchać, na jakich zasadach działa i porusza się m.in. helikopter. W programie zaprezentowano także nowinki techniczne w postaci dronów, które nowe wersje każdy może mieć dziś we własnym domu. Nikt nie wiedział, jak ważny w całej historii programu będzie to odcinek. Zdzisław Kamiński i Andrzej Kurek,
autorzy telewizyjnej Sondy zginęli w wypadku samochodowym. W wypadku samochodowym zginęli moi nasi koledzy Andrzej Kurek i Zdzisław Kamiński, twórcy telewizyjnej Sondy. 29 września 1989 roku Kurek i Kamiński zmierzali do Raciborza, aby w tamtejszej fabryce kotłów Rafako nakręcić materiał na kolejny odcinek. Około godziny 10 rano Peugeot prowadzony przez byłego kierowcę rajdowego Andrzeja Gejsztora zderzył się czołowo z samochodem ciężarowym. Mężczyźni nie mieli szans na przeżycie. Siła uderzenia była ogromna. Oficjalnie winą za wypadek obarczono jadącego ze zbyt dużą prędkością Gejsztora, choć nie zabrakło teorii sugerujących, że całe zdarzenie zostało zaplanowane. W kuluarach przewijał się wątek o planowanej zmianie formatu, w jakim tworzono sondę. Kurek i Kamiński twierdzili ponoć, że program stracił na świeżości, przez co planowali zajęcie się zupełnie innym tematem – reformami gospodarczymi. Był to temat, który pod koniec roku 1989 miał być wyjątkowo niewygodny dla PRL-owskich władz. Mówiło się o tym, że na drodze rozlano ciecz, przez którą samochód Gejsztora wpadł w poślizg, ale śledztwo wykluczyło taką ewentualność. Na cmentarzu w Pyrach pożegnaliśmy naszych kolegów, dziennikarzy telewizyjnych, twórców Sondy, Zdzisława Kamińskiego i Andrzeja Kurka. Po mszy w kościele świętego Piotra i Pawła w Pyrach, w ostatniej drodze zmarłym towarzyszyła rodzina, przyjaciele, telewidzowie. Prezydent przyznał pośmiertnie Andrzejowi Kurkowi i Zdzisławowi Kamińskiemu krzyże kawalerskie Orderu Odrodzenia Polski. Kamiński i Kurek byli artystami. Artystami nowej dziedziny, nowego instrumentu, którym jest telewizja. I być może nikt u nas, tak jak oni, nie potrafił władać tym instrumentem i osiągać dzięki niemu prawdziwie europejskie efekty. Ich odejście jest tym bardziej bolesne dzisiaj, kiedy telewizja staje się miejscem targowiska dowolnych często opinii, a coraz rzadziej zajmuje się tym, czym zajmowali się oni, mianowicie poznawaniem świata, pokazywaniem nam dziwów tego świata i cudów, jakie w tym świecie potrafi dokonywać ludzka myśl i ludzka wynalazczość. Po śmierci Kurka i Kamińskiego emisja kilku nowych, wcześniej nagranych odcinków Sondy została wstrzymana. Niektóre z nich opublikowano rok później, ale było jasne, że bez niezwykłego duetu Sonda nigdy nie będzie już taka sama i ostatecznie podjęto decyzję o zamknięciu programu. Widzom pozostały jedynie powtórki, choć nie wszystkie odcinki są dziś dostępne. Program nagrywano w czasach, w których telewizja nie dysponowała techniką i zasobami pozwalającymi na archiwizowanie każdego z odcinków, przez co wiele z nich przepadło bezpowrotnie. Utrata Zdzisława Kamińskiego i Andrzeja Kurka była ciosem nie tylko dla samej telewizji. Ich nagłe odejście uderzyło przede wszystkim w miliony widzów i sympatyków, którzy raz w tygodniu całymi grupami zbierali się przed odbiornikami, aby raz jeszcze wpuścić Sondę do swoich domów. Panie redaktorze, ale tak mówiąc poważnie, ja mam też jedno pytanie do pana. No tak, słucham. Niech mi pan powie, ile to jeszcze będzie trwało? To? To już się kończy.